Wiem, że długo czekaliście, ale w końcu jest nasza relacja z rajdu Offroad Lovers z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy do obejrzenia całości, a działo się naprawdę dużo. Jeżeli będziemy mieć wyniki zarówno w kategorii turysta, jak i w kategorii kozak, wtedy ogłosimy po prostu zwycięstwo. Jak co roku licznie przybyła ekipa z Nowego Targu, żeby pokazać, jak to się robi w ich stylu. Cała impreza cieszyła się ogromną, ale to ogromną frekwencją. Pokazała, ile tak naprawdę osób może przybyć na taki charytatywny rajd. Było dużo naszych znajomych, z którymi będziemy robić wywiady, ale to zobaczycie w trakcie. Bardzo wiele się działo, bardzo dużo emocji. Zobaczycie. No jest pięknie. Od razu widać, kto wygra, nie? Cześć. Startujecie? Tak. W czym? Kozaku, za chwilę, z drugim Kozaku, numerem. Kozaku, z drugim numerem. Którym autkiem? Disco czarnym, tak? W zeszłym roku. No. Ten z grzybem takim. No widzisz. To fajnie. I co? Myślicie, jak będzie? Będzie fajnie, no słuchaj, to jest fajna trasa, nie? Także głównie jedziemy się pojeździć, a tam czas to... Tutaj reprezentacja krakowskich rajdów szybkościowych, czyli Octane Team, przybyli swoimi zmotkami. Zobaczycie, co pokazali. To auto zapamiętajcie dość dobrze, bo jest to auto Pawła, organizatora, który od lat angażuje się w tego typu akcje. Tu mamy integrację 4x4, która działała jako rescue team i robiła to rewelacyjnie. Zobaczcie, ile mieli tak naprawdę roboty. Cześć, witamy Was na rajdzie w Niepołomicach. Jesteśmy tutaj w związku z 31. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i mamy rajd zorganizowany przez Offroad Lovers na tę okazję. Walczymy tutaj w czterech kategoriach. Kategoria turysty, dzika, niepołomnego i kozaka. Jak widzicie, tutaj dużo się dzieje. Zobaczymy, jak uda się załodze naszych jeepów, która przejęła tutaj tłumnie z Nowego Targu. Mam nadzieję, że wszyscy będą w stanie ukończyć rajd. Czekają nas jeszcze licytacje, także dużo będzie się tutaj działo. Warunki są dość ciężkie, jest bardzo zimno, co widzicie po mojemu ubraniu. Ziemia jest zamarznięta, więc jeżeli się to wszystko roztopi, to będzie dużo błotka. Jeżeli nie, to będzie twardo. Zobaczymy. Zapraszam. To co? Tak naprawdę startujemy. Tutaj mamy kategorię kozak na swoim torze, który był dość mocno wymagający. Patrząc na to, że to są zmagania czasowe, chłopaki pokazali, co potrafią. Było dużo awarii związanych z innym przygotowaniem samochodu, ale działo się, naprawdę się działo. Tu mamy przygotowanie pierwszej grupy, która będzie startować w kategorii kozak. Aktualnie będą montowane pomiary czasowe, które przysporzą trochę zabawy organizatorom, ale o tym później. No i co? Tak naprawdę wystartowali. Pierwsza grupa miała przez pierwsze dwa okrążenia jeszcze w miarę zwartą nawierzchnię. Później to już wszystko zamieniło się w luźne błoto, mokre błoto, mimo mrozu. Ale wiadomo, kto przejedzie, potem to wszystko rozjeżdża i zaczyna się robić luźno. Mieliśmy na trasie, jeżeli chodzi o samochody, naprawdę niektóre bardzo ciekawe propozycje, jeżeli chodzi o rajdy, które... No, były niepozorne, ale naprawdę śmigały jak szalone. Jak widać, zawodnicy na torze nie krępowali się, jeżeli chodzi o wyprzedzanie i o tego typu manewry, czy w zakrętach, czy na prostej. Naprawdę działo się, rywalizacja była zacięta, nikt nie odpuszczał, co było dość ciekawe, patrząc na to, że to jest rajd niby tylko charytatywny.
ale co pokazuje, jeżeli chodzi o poziom tego rajdu i o poziom uczestników, że chcemy faktycznie się ścigać i pokazujemy, że chcemy się ścigać, a nie tylko przejazd charytatywny, jakkolwiek to brzmi. I tu bardziej wiadomość dla przyszłych organizatorów, że uczestnicy faktycznie chcą tego typu rajdów. Są takie rajdy, ale jest ich mało i tu mówimy o kwestii amatorskiej. Na całym torze trzeba pamiętać, że były elementy miejsca do ścigania, jak i elementy techniczne, tak jak ta dziura, która wymagała odpowiedniej płynności przejazdu, żeby ją zrobić płynnie. W tej dziurze potem działy się niesamowite cyrki, ale to zaraz zobaczycie. To tak naprawdę pierwsza akcja z tych cyrków, czyli Subaru, które straciło przedni napęd i próbowało z tego wyjechać. Jak widać na piasku, bo tego może nie widać, ale to był taki piasek pomieszany z ziemią, strasznie różne podłoże, bez przedniego napędu, dramat. Białym patrolem startował Piotrek z swoim kolegą z Differ 4x4. No, pokazali co potrafią. Tutaj mamy patrola Y61 wyposażonego w silnik BMW, ale jest to bardzo ciężkie auto i widać taką ociężałość w pokonywaniu niektórych przeszkód. Darmowa aplikacja na szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na szlaku. Co się stało? Niestety. Tak ładnie szło. Tak ładnie szło. Pięknie szło. Umarło. To rozumiem, że tam ta, ten, o tak tego trzyma, tak? Przebiegnij się po trasie, zalicz pętlę. Daj, 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 daj. Można go tutaj dać, nie? Co? Jak widać, masa patrola dała o sobie znać. Jest to auto stosunkowo ciężkie i do takich rajdów moim zdaniem jest trochę za ciężkie. Przez co opona została zdjęta na zakręcie. A tu już mamy kolejną grupę, która się przygotowuje do startu. Będzie puszczana w interwałach, między innymi chłopaki z Nowego Targu. Jak nastroje? Bardzo. No i elegancko. Nastroje jak zawsze. Nastroje jak zawsze. Jakby się bawić, co? A tu jest adrenalina, opija. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Nie. Będzie dobrze, a jak nie będzie dobrze, to będzie jeszcze lepiej. No wysokie panu wizytę. Prawy, warsztacie, wszystko jest. No to dobrze. Laweta też przysłowiona. Jest elegancko, nie? Marka tylko jeszcze cię odpaliła. Kuparka chodzi cały czas tam, grzeje. Grzeje, grzeje. Jak nastroje? Dobra rady. Będzie dobrze. Jak widać, nastawienie u startujących bardzo pozytywne, ze świadomością jakości tak naprawdę toru, wiedzą co się będzie działo i zobaczcie.
Łukasz już pojechał, teraz Bartek swoim XJ-em. Jak widać różnicę między V8 a R6. Tutaj Adaś. O V8-ki w Jeepach, no niestety, no nie da się tego podrobić w żaden sposób, żadnym innym samochodem. Dźwięk jest niesamowity. Trasa już zaczęła się robić delikatnie błotna, ale nie tak, jak będzie to miało miejsce na końcu. Już widać, że chłopaki na razie zachowawczo, delikatnie, ale z potencjałem. A tutaj jedna z pierwszych awarii, jakie miała miejsce na rajdzie. Mianowicie urwało się koło w małym samurajku. Nie wiem dokładnie, co było przyczyną, ale wyeliminowało ten pojazd z jazdy. Jak widać, kibice zawsze chętni do pomocy. Jak widać, samochody o bardzo seryjnym podejściu, tak jak te Witarki, naprawdę dawały sobie radę na tym rajdzie i nie było z tym najmniejszego problemu. A tutaj mamy lotniczy pogląd na tę sprawę. Mianowicie mamy tutaj pogląd z drona całej trasy. Niestety trasa nie jest dostępna teraz do jazdy. Jest to teren prywatny, który udostępniony został tylko i wyłącznie na imprezę. Ale sprawdźcie sami, czy bylibyście w stanie przejechać to tak jak chłopaki. I dziewczyny, bo też za kierownicą się zdarzały. A tutaj zaczyna nam się kolejna awaria, dość poważna, ale z ambitnym, bardzo ambitnym, a raczej ambitną próbą rozwiązania tego problemu, by jechać dalej. Tutaj dopiero widać tak naprawdę, co się stało. Możliwe, że stało się wcześniej, ale teraz już się sprawa ukończyła. Łukasz, amortyzator złamany. Nie wiem, nie widziałem, widziałem tylko to. O nie, pękło. Mężne. Pojeżdżone dzisiaj. Biegacie! Chowaj, jedzie, jedzie, jedzie. Reszta chłopaków nadal w grze walczyli o jak najlepsze rezultaty. Strasznie szkoda mi było Łukasza, bo tak naprawdę to się stało po pierwszym okrążeniu. Staraliśmy się pomóc jak tylko możemy. A jak ci podniósł tym? Generalnie za fazę jakbyś podniósł tym wodę? No, było więc co highlifta z jednej strony figać. Ja mam highlifta jak coś na samochodzie. Odsiecz była w drodze, no jedyne co pozostało Łukaszowi to w tym momencie kibicować swoim kolegom, no i czekać jaka jest możliwość. Tu w XJ-cie, jak słyszycie, któryś cylinder odmówił posłuszeństwa, albo zalała się kopułka, albo ktoś przewody. Z tego co słychać, to Bartek nie szczędził swojej maszyny w ogóle. I maszyna, zdradzę wam spoiler, doleciała do samego końca. Z jednym małym problemem w pewnym miejscu zalał sobie kopułkę, no i maszyna nie chciała palić. Ale chwilę wody, mniej wilgoci i pojechała dalej. Tu Łukasz poskładał auto, ale niestety dwie dziury dalej historia się tak naprawdę powtórzyła.
No niestety wyeliminowało go to z rajdu, przez co szkoda, bo bardzo ambitny zawodnik. A Piotrek, Bartek i Adaś nadal byli w grze. Próby i manewry taktyczne moglibyśmy zaobserwować rodem z formuły pierwszej. To, co było próbowane przodem, tyłem, bokiem, wewnętrzną, zewnętrzną zakrętu, mistrzostwo świata. Już to majstrujemy, to taki specjalny GPS, który daje mi fory przed patrolami. Minut 10 do czasu. I 500 koni. 500 koni. Dziwię zawsze najszybszy, pamiętam. Tak, on tym nie wie, dlatego. Ale w warsztacie. Jedziemy przed nim, dlatego chodzi o to. Ale w warsztacie. W warsztacie, kurde, w warsztacie rok nie byłem. Dobra. Powodzenia. A tutaj reprezentacja Detox Lake, nasz kolega Tomek ze swoim synem. No, starali się jak najlepiej, jak tylko mogli, wystartowali swoim XJ-em. Jeśli szukacie lampek, tylko do Tomka. Naprawdę, cena do jakości rewelacyjna. Sam posiadam, jestem mega zadowolony. A, Szymon, wiadomo. Cześć, jak nastroje? Bardzo dobrze, walczymy. No to elegancko. Nie wiem, charytatywnie, ale jest. Nie. Jest, jak zawsze. Bezpiecznie mam. Najważniejsze. Powodzenia! Dobra, startujemy. Jedziemy! Przyjrzyjcie się dokładnie temu białemu patrolowi. To, co on w tej rundzie zrobił, to było niesamowite. Ile razy zrobił wyprzedzanie i w jakim stylu, to szok. Klasa cechowała się tym, że mogły startować tam i z młotki, i auta, które były tak naprawdę seryjne. Tutaj mamy też ciekawy przypadek Mitsubishi przygotowanego do rajdów szybkościowych, które no zapychało niesamowicie. Jak i widzimy UTV-a, który też sobie bardzo ładnie radził. Teraz zobaczycie, jak ta dziura, która w pierwszej i drugiej grupie wyglądała naprawdę ok, tak teraz naprawdę staje się bardzo wymagająca. Tutaj widać, ile Tomka i jego syna kosztowało walki, wyjechanie z tej dziury. Naprawdę walka była zacięta, nikt nie odpuszczał, no a niestety, piach trzymał.
tu zaczynają się pierwsze ciekawe problemy w tej dziurze. Mianowicie już jedno auto jechało obok, nie mogło przejechać. Jedno auto stoi, przejazd obok jest ciężki, no i walczymy. Po prawej. Brawa, brawa, brawa. Fajnie to zorganizowali, mianowicie organizator miał świadomość, że ta dziura może być ciężka, postawił obok koparkę, dzięki której się można by było ciągnąć. To rozwiązywało szybciej sprawy, niż by to miało miejsce w sposób klasyczny, bez takiej pomocy. Jak widać, witarki też bardzo fajnie sobie radziły, ale niestety małe silniki wiążą się z tym, że tam jest mało mocy, czego czasami na takim piachu brakuje. A tu zaczęły się wyprzedzania w piachu. Piach niestety nie jest bardzo precyzyjną nawierzchnią do kierowania, co pokazał na przykład teraz, jak były możliwości, jeżeli chodzi o przejazdu. No, Jimmy na granicy trasy tak naprawdę przejechał. Ale jakby to ocenili sędziowie? No, ciężko powiedzieć. My jesteśmy tylko i wyłącznie obserwatorami. Pokazujemy wam to, co się dzieje na rajdach. Nie nam to opiniować. Każdy chciał z tej dziury tak naprawdę uciec jak najszybciej. Nie chciał w niej stanąć, więc najazd był, musiał być w miarę szybki, jak i środek, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Przepinanie biegów w trakcie też jest dość mocno problematyczne i wymaga dużo umiejętności, żeby utrzymać prędkość, jaka jest potrzebna do przejazdu. Widzicie, w pewnym momencie w dziurze potrafiły być 4 auta. Dość duże jak na taką małą powierzchnię. A tutaj mamy sytuację bardzo wesołą i niewesołą. Ku uciesze widzów, galoper wjechał w stojącego w piachu patrola. Mateusz z galopera chciał go ominąć lewą stroną, ale niestety piach go ściągnął, no i wjechał w bok patrola. Panowie sobie utknęli na dobre kilka minut, ale z tego co wiem, sprawę po rajdzie załatwili polubownie. Także uważajcie i miejcie świadomość, że takie rzeczy mogą zdarzyć się na rajdach. Ale jak widać, jeden obok drugiego stał i nikt się nie krępował, żeby w ten sposób przejeżdżać. Niestety Mateusz miał niefarta, no i go ściągnęło na patrola. Tu też, jak było widać, patrol też zahaczył galopera, ale było to o stalowy zderzek, o stalowy zderzek, czyli tak naprawdę większych szkód nie było. A tam niestety został ugnieciony bok patrola. Jeżeli ktoś ma ukochaną terenówkę i strasznie ją pieści, no to miejmy świadomość, że na rajdach może się coś takiego zdarzyć. Jak widać, Dzimeczek, który wcześniej przechodził bokiem lub na pełnym gazie, z czasem jak pogłębiła się dziura o luźny piach, tak w tym momencie już ciężko mu było. Także niezastąpiona pomoc koparki. W tym miejscu, lub troszkę wcześniej, Pajero czerwone
dobrze przygotowane do tego typu rajdów, zgubiło któryś cylinder. To znaczy nie rozwaliło, ale na któryś cylinder nie było zapłonu, przez co słychać taki dziwny, nierówny dźwięk. Ale nadal byli w walce i nie krępowali się, jeżeli chodzi o szybką jazdę. Nie obyło się bez awarii. Subaru w pierwszej grupie straciło przód. Zmota z Octantimu coś nie pali, nie wiedzieć czemu. Było parę awarii, parę amortyzatorów i tak dalej. W kolejnej grupie, tak samo Pajero zgubiło przednie sprężynowanie, czyli prawdopodobnie drążek się urwał. Druga grupa to już jest trochę gorzej, bo nasz kolega Łukasz zerwał dwa amortyzatory, plus jeszcze zgubił dwie sprężyny, ale już się poskładał. Chłopaki na szczęście są zapobiegawczy i przyjechali na lawetach. Bartek też miał jakieś problemy w trakcie, musimy się dowiedzieć, co do końca się stało, ale generalnie dojechał do mety. Adaś, gratuluję, dojechałeś całość standardowo, nie wiem, masz mega szczęście do tego Jeepa. Witarka, jak zobaczycie, jak podskakuje, generalnie cała buda, to wszystko się urywa. No i co, no generalnie po kozaku to same kozaki, tyle. Co się stało? Co się stało? No na pierwszym okrążeniu no, wypadła sprężyna z tyłu. Potem złamał amortyzator, no bo żywce musiało coś strzelić, że tak powiem. No ale żeby się nie poddajemy szybko, założyliśmy sprężynę, pojechaliśmy dalej. No ale już na trzeciej górce pokazało drugą stronę słabą. I wyskoczyła sprężyna z drugiej strony i amortyzator. Maciek, ty kupiłem, bo może zobaczyć. Aktorsa tuleje tutaj dorobione z patrola, z tylnych wahaczy. Przód zaspawany, bez żadnych regulacji ustawione mocy, tak ma zostać. Im mniej jest tulej łączący, tym mniej jest wybity. Reduktor jaki tutaj jest? 2-3-1. 2-3-1, czyli jest reduktor, jest 2-3-1. Wał jest na podwójnym przyczaku z homokinetykiem. No ale tylny wał został przerobiony, to jest na homokinetyka pod 3-1. Z przodu jest krzyżak normalnie z odważnikiem. Sierżant jest też przerobiony, także tu jest praktycznie całe zawieszenie przerobione. Masa modyfikacji. I zawieszenie ostatecznie ma ile? 6 cali do góry? 8. 8? Mhm. 8 cali, koła 35 cali. Ale jeszcze modyfikacja pójdzie do góry, także to nie jest koniec. Sprężyny są z czego? To są jakieś dedykowane? Co to jest? To jest sprężyna spod XZ-a. A będą tutaj 8-calowe sprężyny w całość, żeby miały jak najdłuższą pracę. A amortyzator? Amortyzator Skyjacker. Nitra gazowy. Co tam ja? Jak tam po rajdzie, Bartek? Fajnie, nie ma źle. Tak, a co tam się stało, bo widziałem, że stanąłeś? Podlało chyba. Na wodzie tam, nie? Jak wyjechałeś? Dwa wiatraki włączone, no i zaciągu pewnie gdzieś. A odpowietrzenie niby zrobione, a dalej nie. Jak myślisz ogólnie? Fajnie? Fajnie. Ważne, że dojechał do końca, nie? Dojechał. Najważniejsze. A sprawdź, czy te wszystko na mnie trzymaj. No tego, ja się nigdzie poza bez tych gumiaków żółtych. Chciałbym gumiaka w ręku trzymać. Chyba wszystko. Mostu chyba nie wygięło. Tam taśmę widzę, że wziąłeś. Taśma jest. Ze sobą. To powiem to tam. No ale jest. Jak to się stało, że na seryjnym zawieszeniu nie pourywałeś niczego i jechałeś dość szybko? Jak to się stało? To jest tak jak mówicie, szczęście. Ale no powiem ci, po tych prostych tam jechałeś, zawiast ci robił, tam na zakrętach to widziałem. To wszystko tu współpracowało, tak, samochód, pilot, kierowca, zgrany zespół i czekamy teraz tylko na te wyniki. No jak myślisz, jak twój czas? Pierwszy, drugi? Nie, fajnie, żebyśmy się cieszyli. Jakby zadowoleni. Nawet jakbyśmy byli w połowie stawki, to już będziemy zadowoleni, tak. A tu mamy zmotkę z Octantimu, która pozornie wygląda na Defendera, ale z Defenderem to ona ma bardzo mało wspólnego. Niestety w swojej grupie przestała palić, ale generalnie brała udział w charytatywnych przejazdach. Bruno miał okazję, wysiadł z trzęsącą się ręką. To dużo świadczy o jakości tego przejazdu.
A tu mamy żółtą zmotkę, która brała udział jako pierwsza w niepołomnym. Bardzo ciekawie i sprytnie przygotowany pojazd. Aczkolwiek w pewnym momencie miał problemy z zaciąganiem oleju. Ale zobaczcie sami, jak wygląda przygotowanie takiego pojazdu. A tutaj mamy tegorocznego zwycięzcę. Taka niepozorna zmotka na samuraju, a zrobiła robotę z pewnymi awariami w trakcie, ale zrobiła robotę, osiągnęła najlepszy czas i wygrała. A jak widzicie, klasa niepołomny rządzi się swoimi prawami. Tutaj znajdziemy lekko zmodzone samuraje, patrole oraz bardzo zmodzone zmoty. Także w tym roku w tej klasie była moim zdaniem największa różnorodność. Ku uciesze kawiedzi wydarzyła tutaj się rolka. Co się stało? Z tej strony co widzimy zjazd, z drugiej strony jest taki sam podjazd. Kierowca pojechał za bardzo prawą stroną, prawe koła wjechały na skarpę, a przy takim zjeździe łatwo już o rolkę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, wszyscy wyszli z tego cało. Samochód nie uległ praktycznie żadnemu uszkodzeniu. Nawet szyba przednia się nie rozbiła, także myślę, że tydzień i będzie śmigał. Co się wydarzyło? Fantazja. Za bardzo nadzieło w lewym bokiem i... Wszyscy cali? Obserwację ramy zrobić. I tutaj ekipa z piaskowych Toyot pokazała tak naprawdę, po co są na tym rajdzie i jak wygląda ich asekuracja. Tak naprawdę asekurowały tu dwa samochody, jeden z naszej lewej strony i z tyłu, żeby auto nie zjechało. Że chłopaki stanęli naprawdę na wysokości zadania, żeby ten temat jak najlepiej i najbezpieczniej przede wszystkim ogarnąć. Ktoś ma mi ściągnął i będzie jak zrobił. Nie jesteśmy z powrotem w akcji. Dobra, niech go nie pali, ściągcie go. Ale nie ściągnąłem. Jak widać, samuraj jest dość wysoki, także chłopaki sobie podciągnęli dość wysoko środek ciężkości, co też przyczyniło się w jakimś stopniu do ułatwienia rolki. Samochód został nawet nieodpalany ze względu na to, że olej prawdopodobnie byłby w górze silnika, co nie jest w żaden sposób pożądane. Samochód został przetransportowany w bezpieczne miejsce i tam został ogarniany na bieżąco, ale jak widać, toczył się bez najmniejszych problemów. No, buda też delikatnie się wykrzywiła, co było spowodowane, że drzwi się nie zamykały, ale rajd po tym został już normalnie kontynuowany. Trzeba pamiętać, że trasa została zmieniona, więc tutaj kategoria niepołomny została wyposażona w nowe problemy, w nowe rozwiązania. Musieli sobie z tym poradzić, a jeszcze nikt tędy tą trasą nie jechał. Zostali tylko puszczeni piloci w celu sprawdzenia trasy. Także też było bardzo ciekawie, bardzo ciasno. We wcześniejszych kategoriach nie pojawiało się praktycznie w ogóle wody, jedynie kałuże, a tutaj już mieliśmy przyjemnie zobaczyć.
tutaj wcześniej opisywana żółta zmotka miała jakieś problemy ze skrzynią biegów, nie mogła sobie tutaj zapiąć odpowiedniego biegu, co nie mogli z tego wyjechać, ale jak jest chwila, żeby ją pooglądać, zobaczyć sobie, jak to jest przygotowane. Od felg z bedlockiem, przez nawet chlapacze, zapasowe koło stołu, wszystkie układ, cały układ chłodzenia wyciągnięty na tył. A tutaj przez dość mocny przechył pociągnęło olej do komory spalania. No przez co widzimy dość potężny biały dym. No i temat tak naprawdę teoretycznie eliminujący z rajdu. No ale szybka weryfikacja, co się stało. No i zobaczymy dalej, czy zmota jest w stanie pojechać, czy nie jest w stanie pojechać. A tutaj na zwycięstwa z małymi problemami, gdzie też zdjęło ponę. Najprawdopodobniej za niskie ciśnienie. Bynajmniej nie to od ambicji jazdy, tylko to w oponie. No ale standardowe procedury rozwiązań offroadowych, czyli zmywasz do hamulcy, bądź plak, bądź tego typu metodologia oraz ogień powodują to, że jesteśmy w stanie z powrotem mieć oponę na swoim miejscu. Tylko ją wystarczy potem napompować, o tym trzeba pamiętać, że trzeba ją faktycznie potem napompować, bo to jest tylko i wyłącznie wrzucenie na rant felgi, a potem można już normalnie jeździć. Nieraz testowaliśmy te rozwiązania, faktycznie działają. Moim zdaniem najlepszy jest zmywacz do hamulcy, bo najwięcej jesteśmy w stanie tym urządzeniem, tym płynem ogarnąć w samochodzie, najwięcej sobie jesteśmy w stanie pomóc w porównaniu na przykład do słynnego plaka czy innych rzeczy. A testowałem już osobiście i plaka, i zmywacz do hamulcy, i nawet dezodorantem, kiedy zakładałem oponę. Wszystkim się da, ale zmywacz moim zdaniem do hamulcy jest najbardziej uniwersalny, przez co Wam go polecam. Jak widzicie, woda, o której wcześniej wspominałem, no była dość głęboka, była niepozorna. Chłopakom w otwartych zmotach i w UTV-ach trochę współczuję, bo tam mogło się nalać do środka. Jeżeli ktoś tu by stanął, no to taka wycieczka po pół uda gwarantowana. W pewnym momencie przy za szybkiej jeździe wiązało się to z przelewaniem wody przez dach. Niektóre zmoty były na takiej wysokości, że im to praktycznie różnicy nie zrobiło. Co widać tutaj na załączonym obrazku, że chłopaki mogliby sobie stanąć na progu i jeszcze by im zostało trochę. Co wami kierowało przy wyborze kategorii? Poczekaj, jeszcze raz. Brak miejsc w innych kategoriach. Okej, dobra. Bo to jest takie delikatnie niestandardowe jak na tą kategorię. No, przejedziemy, ja wiem, co tu przejedziemy. Okej. Rozumiem, że szykujecie się na podium. Na pierwsze miejsce nawet. Okej, dobra. Powodzenia. Pierwsi na starcie, ostatni na mecie. Powodzenia. A tutaj mamy niestandardowy przypadek, mianowicie lekko podniesiony Mitsubishi L200 pickup, które startowało w najtrudniejszej kategorii. No, niestety nie dotrwało nawet jednego kółka, ale chłopaki bawili się świetnie, co zresztą było widać. Ale no, bądźmy szczerzy, no, auto nie na tą kategorię, no, byli odważni, no ale... A tak widać, nie zawsze są cztery koła potrzebne, można nawet na trzech. Ciekawe, czy poznacie, co to za samochód, bo po tych modyfikacjach i po tym, co on w życiu przeszedł, to już ciężko poznać, co tak naprawdę, a raczej na bazie czego został stworzony.
jest taki trudny fragment, bardzo techniczny, ponieważ wiąże się on z dość mocnym przechyłem, dość dużym trawersem i tutaj liczy się bardzo wykrzyż. Mimo że to jest rajd szybkościowy, tutaj wykrzyż, który został wykopany przez poprzedników, jest dość mocno wymagany. Jesteśmy po kategorii niepołomne, ostatni samochód tak naprawdę kończy już swój rajd. Zaraz będziemy mieli podane czasy w niepołomnym. Mieliśmy parę przygód, na przykład zaskakujące było wystartowanie Mitsubishi L200, które do tej kategorii jakby trochę nie pasuje. Mamy również rolkę. Mimo wielu rajdów, w których byliśmy i były te rolki, nigdy nie udało nam się nakręcić, się była pierwsza. Może nic dumnego, ale się udało. Mam nadzieję, że cała załoga jest zdrowa, nikomu się nie stało, to przynajmniej tak nas zapewniali. No i co? Reszta trasy bardzo intensywna, ciekawa, na czas. Zobaczycie zresztą w naszej relacji. Dzięki. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, chciałem Ci bardzo podziękować. To znaczy, że interesował Cię ten film. Jak wiesz, działamy tak naprawdę bardzo szeroko. Działamy i na Instagramie, i na Facebooku, i na YouTubie, na którym tak naprawdę już jesteś. Oraz jesteśmy autorami aplikacji, która jest dla nas wszystkich offroadowców, która ma nam pomóc w znajdywaniu wydarzeń, ma nam pomóc działać w tym wszystkim. No, mam nadzieję, że masz już ją zainstalowaną. Jak wiesz, utrzymanie takich aplikacji, może i nie wiesz, kosztuje. I tutaj masz możliwość nas wspomóc. Na razie robimy to wszystko z własnej kieszeni, ale rozwój aplikacji też kosztuje i chcemy Cię zaprosić do możliwości pomocy nam, to znaczy przez Patronite. W tym Patronite możesz nas pomóc dowolną kwotą. Jeżeli masz tylko chęci, zapraszamy Cię do tego i jeszcze raz dziękuję za to, że tutaj jesteś.